nie ma już żadnych wątpliwości. Wśród zaginionych w Egipcie jest dwoje Polaków. Wczoraj na Morzu Czerwonym zatonął statek z ponad 30 turystami z kilkunastu krajów na pokładzie. Dziś polski MSZ potwierdził, że nadal trwają poszukiwania 13 osób. Dwoje z zaginionych to Polacy. Szukasz pracy w branży IT? Just Join IT to portal numer jeden w Polsce. Wejdź teraz i poznaj tysiące nowych możliwości. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że statek uderzył w rafę koralową. Dziś już nie ma wątpliwości. W statek najpierw uderzyła potężna fala, która przewróciła tę jednostkę niczym małą łupinkę. W tym czasie pod pokładem w kabinach zostało uwięzionych iluś pasażerów. Dokładnie ilu jeszcze nie wiadomo. Na Morzu Czerwonym zatonęła łódź, a raczej taki duży jacht Sea Story, na którego pokładzie było według ostatnich danych 44 pasażerów, 13 członków egipskiej załogi i 31 pasażerów kilkunastu narodowości. W tym według naszych informacji już potwierdzonych dwójka pasażerów posiadających obywatelstwo polskie. Wypadek wydarzył się nagle, wbrew pierwotnym informacjom nie było to zderzenie z rafą koralową, ale uderzenie dużej fali, które spowodowało przewrócenie statku. Statek zatonął dosłownie w ciągu 5-7 minut. Z pierwszych informacji osób, które zostały uratowane, część z pasażerów była jeszcze w tym czasie wewnątrz, w kabinach tego statku. Część z nich została podjęta przez jednostkę znajdującą się w pobliżu. Trwa akcja poszukiwawcza. W tej akcji biorą udział nie tylko jednostki ratownicze, ale również Straż Graniczna, jednostki marynarki wojennej. Także samoloty patrolują morze. Zostało na razie uratowanych 28 osób. Te osoby są w dosyć dobrym stanie. Powtórzmy, statek Sea Story zatonął w ciągu dosłownie kilku minut. Wiózł turystów na nurkowanie. Wypłynął z portu Galib w Marsalam i miał po kilku dniach dopłynąć do portu w Hurgadzie. Zatonął w pobliżu jednej z najpiękniejszych raf koralowych. Statek wypłynął w niedzielę, mimo że dzień wcześniej służby meteorologiczne w Egipcie ostrzegały wszystkich, że będą panowały bardzo trudne warunki pogodowe, że będzie silny wiatr i będą bardzo wysokie fale. Sam nurkuję, sam wiem, jak latam się jeżdżę do Egiptu na nurkowania, wiem, jak to się odbywa. Ci ludzie przebywają już drugą dobę w morzu. Wprawdzie to morze jest ciepłe, ale nurkowali w miejscach, gdzie pamiętajmy, bo to też o tym trzeba mówić, to są miejsca dla nurkowania turystycznego, czyli miejscowe biura podróży karmią tam ryby, wszystko co pływa, po to tylko, żeby turysta przyjechał w to miejsce, miał raj, pływał w akwarium, zrobił zdjęcia i jednocześnie przecież jak jest nurkowanie, to może karmienie, to przypływają też nie tylko piękne rybki, ale i większe ryby. Nie chcę tu straszyć, prawda, rekinami. No ale to mówmy wprost, mówi się o tym, że to jest miejsce słynące z wielkiej liczby rekinów. Dokładnie tak. No pani to mówi, ja to potwierdzam, bo po prostu w tym miejscu te ryby, te wszystkie pływające stworzenia są karmione. One przypływają tylko po to, żeby przypłynęli turyści i mogli sobie zrobić zdjęcia, ponurkować wśród tych ryb, tak? I oczywiście są rekiny. No taka jest prawda, biorąc pod uwagę, że ci nurkowie są już trzecią dobę w wodzie. No nie mam optymistycznych chyba takich nadziei. Jakie wnioski powinniśmy z tego zdarzenia wyciągnąć? Załóżmy, tak jak pan, umiemy albo chcemy się nauczyć nurkować, chcemy pojechać do Egiptu. Wiadomo, że Egipt też będzie robił wszystko, żeby nam to umożliwić, bo to jest dla nich, no, mówiąc wprost, źródło utrzymania. Co powinniśmy sprawdzić? Jak się zabezpieczyć?
Po pierwsze, jak wyjeżdżamy na tak zwane wycieczki fakultatywne, czyli to są nie tylko dotyczy Egiptu, to dotyczy wszystkich państw, gdzie wyjeżdżają turyści. Sprawdźmy, czy ten organizator, który nam sprzedaje tą wycieczkę, jest ubezpieczony, czy ma zabezpieczenie w postaci certyfikatu uprawniającego do takich usług, bo z mojej działalności sądowej od lat wynika, że nie zawsze kupujemy w takim biurze, w takim przedstawicielstwie, które powinno czy mogłoby robić w ogóle tego typu imprezy fakultatywne, patrz, wyjazdy nurkowe. Również dotyczy to Afryki, Kenii, no można tu wymieniać wiele państw, gdzie chcemy kupić wycieczkę fakultatywną i na koniec powiem, łapiemy się, bo gdzieś jest taniej. Wycieczka, wyjazd taki nurkowy to jest rzędu 200-300 dolarów, a okazuje się, że ktoś nam to sprzedaje za 180-200, łapiemy się, bo jest taniej. Patrzmy nie tylko na cenę, ale na tego, kto nam to sprzedaje i jakie ma do tego uprawnienia. Sea Story to zaledwie dwuletni jacht motorowy, ma 44 metry długości i 18 kabin, w których można zmieścić nawet 36 pasażerów. I właśnie takimi agencje turystyczne wożą turystów na nurkowanie na egipskich rafach koralowych. Marsalam z kolei to bardzo popularne wśród turystów miejsce na wybrzeżu, na południowym wybrzeżu Morza Czerwonego w Egipcie. Znajduje się tam wiele doskonałych hoteli i bardzo dobre warunki do nurkowania, no bo tam właśnie są słynne rafy koralowe. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że teraz Egipt jest to główny, w Egipcie jest główny sezon. Dzisiaj to są główne kierunki turystyczne dla Europy z dwóch powodów i również dla Polaków. Po pierwsze jest to krótki lot, ciepło, bo jest 28-29 stopni, morze ciepłe, a poza wszystkim jest to po prostu Mekka dla nurków, bo jest to jedyna w tym zasięgu krótkim rafa koralowa, która żyje. W związku z powyższym nie zdziwiłem się, dlatego że na dzień dzisiejszy, czy wczorajszy, czy przedwczorajszy i tydzień wcześniej i tydzień później na morzu będzie dziesiątki statków, które będą wywoziły turystów na tak zwane nurkowanie. Tutaj trzeba powiedzieć od razu jednoznacznie, że wycieczki kupowane na miejscu, tak zwane wycieczki fakultatywne, trzeba zawsze kupować u sprawdzonego organizatora. Gwarantuję pani redaktor, że większość turystów nigdy, ale to nigdy nie sprawdza, czy dany organizator jest wiarygodny, czy ma ubezpieczenie, czy te statki, które wypływają, mają koncesję na przewożenie turystów w celach nurkowych. To wszystko trzeba przed takim wyjazdem, przed kupieniem takiej imprezy sprawdzić. Tutaj jak dowiedziałem się o takiej sytuacji, pyta pani, co pomyślałem. No tak, firma w ciągu 2 miesięcy ma drugą przygodę. Pamiętajmy, że 1,5 miesiąca czy 2 miesiące temu podobna łódź czy podobny statek się spalił. W związku z powyższym pytanie, co to za firma? No tak, ale pewnie pan słyszał o tym, że to była młoda łódź motorowa, że ona ma dopiero 2 lata, że wielka, stabilna, a tu raptem okazuje się, że przewróciła ją fala. No tak, przewróciła ją fala i jednocześnie kapitan wprowadził łódź na rafę koralową, tak? To są dwa przyczyny, jak dzisiaj wiemy. Oczywiście będzie komunikat pewnie specjalny Komisji Egipskiej, która będzie to przeprowadzała dochodzenie, ale dzisiaj wiemy, że kapitan wprowadził, oczywiście była fala, wprowadził statek na rafę koralową i to jest pewnie główna przyczyna zatonięcia, takiego szybkiego zatonięcia tego statku wodnego. No oczywiście wielka tragedia, ale dzisiaj można powiedzieć, że w tej ilości statków, no niestety zdarzają się takie sytuacje absolutnie no, niedopuszczalne, tak powiem szczerze, i tragiczne. Powtórzmy, na pokładzie statku, który zatonął na Morzu Czerwonym w zaledwie kilka minut, były 44 osoby. 13 członków załogi i 31 turystów. Udało się uratować 28 osób, niektóre z nich zostały podjęte przez helikopter. Ale nadal trwają poszukiwania, w których bierze udział i egipska marynarka wojenna, i wojsko. Szukasz pracy w branży IT?
Just Join IT to portal numer jeden w Polsce. Wejdź teraz i poznaj tysiące nowych możliwości. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.